Cześć, z tej strony Nymfa, witam was w kolejnym odcinku z dodatku do gry Outlast. Nie było go ponad miesiąc, strasznie mnie katowaliście o to na fanpage'u, na Asku, na YouTubie, wszędzie gdzie się dało, więc zabieram się, mam nadzieję, że skończę to w tym. Chyba, że miałby trwać pół godziny, to po prostu potnę jakoś. Chciałam to skończyć i śmietnik poszedł na prawo, ja właśnie muszę iść na prawo, bo pisaliście, że tam jest jakieś okno, przez które muszę wyskoczyć. Że ta jebana szmata tam poszła teraz i muszę znowu jak zero kampić za jakimś pudłem. No więc dobra, ten tu patrzy. Patrzy. Idzie. I niech pójdzie do drugiego pokoju. No teraz kurwa nie widział mnie i chuj. Nie miał kurwa prawa mi widzieć. Nie widział mnie, kurwa. No kurwa, zobaczył mnie znowu. Dobra, zapierdalamy szybko. Czekaj, ta. Prosto, prosto. Boże, ślepy zaułek jakiś! No i chuj, no! Aha, tu są drzwi. Do czego się zmuszam, jebany kurwie! Jezu, nie zaraz rozpierdolę tą grę. Rozkurwie. Jezu, nie można mnie szybciej zabijać, bo tak się musi jebać ze mną. Znaczy, oczywiście bez skojarzeń. Kurwa. Jak ja mam to przeskoczyć? Czekajcie chwilę. Czemu nie wszedłeś, kurwa? Dobra. Szybko! Szybko! Kolejne drzwi! Kurwa, chore! Zamykaj przed mordą! Wypierdalaj! Dobra, i co teraz? Co teraz? Co teraz? Co teraz? Parkour, kurwa! Parkour! Jest okno, kurwa! Jest! Hasaj! Przez okno! Hasaj! Popłonąłeś się! Brać. A jest ze mną Kari? Jak coś? Wstawię wam fotkę na fanpage'a. Jak coś. Morda, śmietniku jebany. Będziesz ruchał manekiny. Dobra. W końcu, kurwa. A czekajcie, ja palę. Boże, zapomniałam, że ja palę. Czekajcie chwilę. Nie, nie mogę palić na lecce. Co to, kurwa, ma być? Okej, okay, jestem z powrotem. Więc tak, teraz zapieprzamy. Nie wiem, gdzie w sumie, bo... Wszystko wskazuje na to, że mamy się te drzwi, ale mam zero baterii. Takie dokumenty. Ale zajebał szybko. Notatki. To nie są notatki, to są dokumenty. Projekt Valrider, raport o stanie pacjenta. Gluskin. A który to był ten? To był ten pan młody, czy ten śmieć Conchita? Diagnoza. Ciężkie zapalenie skrzeni wywołane zalegającym śluzem, wysypka występująca podczas terapii hormonalnej cofnęła się, zniknęła. Całkowicie od momentu odstawienia lateksowych przewodów. Chcecie też to poczytacie, a nie jebie jego karta pacjenta, tego kurwy, który chce mnie zabić. Może tu jakieś baterie? Nie, dupa. Zawsze jestem taka naiwna w tej grze, że gdzieś znajdę baterię. Czy jedyna opcja jest iść tu? Dla bezpieczeństwa zamykam. Prawo, lewo. Tu zapewne zdechnę, jak wejdę. Exit. Każdy poszedłby w stronę wyjścia, a ja zrobię odwrotnie. Czekajcie, kamera. Aha, nie mam baterii. Ej, skąd mam dwie baterie? Mam dwie baterie. I mam kolejną baterię. Boże święty, ale jestem szczęśliwa. Czekajcie, tylko po to tu weszłam? Tak. Dobra. Trzy baterie, to jest JP. Tu zamknięte. Jakieś mam zadania w ogóle? Dotrzyj do skrzydła administracyjnego, aby uciec. No, staram się kurwa uciec od pierwszej minuty tej gry. Zapisywanie, czyli coś strasznego będzie. Zamknę, żeby ten kurew tu nie doszedł. No i tak dojdzie pewnie. Moje się z dupy pojawiają. A, tu potrzebny klucz. Ale musiałam tak nadusić, żeby się upewnić. Co, że on się tak trepie? A, bo z nogą coś ma nie tak? Zwłoki? Kuble? Nie ma. Uff.
Dobra, znajdź klucz. Znajdę klucz. Oczywiście, że znajdę klucz. Tu je. Pusto w chuj. Tylko straciłam baterię. Do cholery. Tu jest zakajdanione. Tu jest jakieś te. Zamknięte. Czyli jedyna droga. Tu. Boże, jak czorno. Boże, jak z jakiegoś jebanego reka. To jest straszne ta gra. A właśnie, kuchnia to mi się kojarzy z tym Conchitą, więc... A nie, on zdech czy nie zdech? Morin. Wszystko jest firmy Morin. Aparaty, lodówki, telewizory. Czekajcie, przehasam parkurem. Tak. Widzicie, jaki jebany cwaniak? Niby ma nogę złamaną, a parkury odpierdala. Pusto. Czy jest pusto? A, jest! Hasanie na górę! Pan zabity! Co tu chciałeś patrzeć? Przez żaluzję pojebany? O kurwa, co tu... Ja pierdolę, co tu się odbywa? Hyc! Tyryryry mu za zapisywanie. Nagrywam to. Czekajcie, bo mi... Światło mi daje pory, nic nie widzę w ogóle. Zaraz mrużę oczy. Mi to widać jakoś... dziko. Dobra, zwłoków, chuj. Ale nie ma żadnych kobiet, nie ma cycków. Co to ma kurwa być? Jeden pan spadł? Flaki so much? Czekajcie, ja nie czaję kurwa tej gry. W ogóle nie czaję, dlaczego mi tak katują, zabijają. Wiem, że jakiś tam był duch i w ogóle, ale... Zrób to. O, czekajcie, notatka. Czekaj, notatka. Żony Sino... A, Sinobrodego. Żony Sinobrodego. On nie ma brody przecież. Ciała porozwieszane jak mokre pranie, jak króliki. Właśnie jak pranie. Dobra. Okaleczeni mężczyźni, ścigani, zamordowani. Od pożądania do przemocy, krótka droga wiedzie. Jakąkolwiek historyjkę sobie wmawia, on nie sprawia, że kobiety chcą rodzić jego dzieci. On sprawia, że kobiety chcą go zabić, ale to byli mężczyźni, więc o chuj... Kurwa, co on tu pisze? Nieważne. Lisa chce doszczętnie spalić to miejsce i wszystkie dowody jego istnienia. Chce zniszczyć korporację Murkow, pogrzebać ją w hańbie. Jezu, nie umiem czytać na głos. Odebrać wszystkie pieniądze, usunąć na zawsze z kart historii. Ten człowiek myśli, że jest zakochany. On myśli, że terapia mu pomogła. Wszystko to cuchnie śmiercią i strachem, moczem i stęchłą krwią. I starymi ludźmi, kurwa! A nie, rozkładającym się mięsem. Dobra, prawie blisko byłam. Dobra. Kurwa, tylu chciał uczynić swoją żoną? Pojebany? Nie toprze. Tyrynę. Zamknięte. Wiedziałam, ale musiałam się i tak upewnić. No, czyli jedyna opcja jest iść tu. Światło. O kurwa, nie! Chodź do tego. Kampie w szafce? Lubię to. Jaki kurwa jebany. Wiesz, ja jestem dziewczyną, ja bym na miejscu tego typa, którym grałam, to bym przypierdoliła czymś, a nie się kampiła jak ten śmieci do zero. Wypierdalam z tej szafki. Nie ma co kampić, naprawdę. Strata czasu. Tylko, że on jest... Czekajcie, czy on jest tu, w tym pomieszczeniu, czy tam? Co on pierdoli? Jakiś psychiczny... Boże, to śpiewanie jego jest kurwa przerażające. Kurwa, gdzie on jest? Twój tata chce, żebyś się ożenił? No, kurwa, twoja matka ma dosyć sprzątania po tobie, śmieciu. Czekajcie. Nie, to jest po prostu, te szafki są dla zmoły, żebym się kampiła jak zero i traciła czas.
A gra jest zapisana, więc najwyżej cofnę. Tyrerum. Pusto. Aha. Kurwa. Gdzie ten szmata może być? Pusto. I pusto. Dlaczego tak? Ani baterii, ani nic? Ale jak hasasz, to nie wydawaj tych odgłosów dzikich. Nie, no już bateria mi pada. Zostały mi dwie. Czyli tu weszłam i w sumie nic się nowego nie dowiedziałam. Stąd przyszłam. Czekajcie, a tu co jest? Gówno. Czyli tu mam szafki do ukrycia, a tu jest taki szmaciarz. Błagam. Jest! Otwarte. A tam? Ławka do parkurowania i teraz gdzie mam iść, kurwa? Prawo czy lewo? Tu czy tu? Światło. Każdy normalny poszedłby do światła. Czyli to oznacza, że trzeba iść w ciemność. Już, kurwa, przejrzałam tą grę. Ej, nie śpiewa jebany. Ej, nie ma żadnej baterii, kurwa, po co ja tu weszłam w ogóle? Nie było baterii, no nie było. Czyli muszę wymienić, no kurwa. Słyszał to, jak szarpi za kramkę? Nie. Nie, no wymienię jednak, bo przecież ja chuja widzę. Są schody, ale... niepotrzebne. O! Tak! Gdzie te schody nie prowadzą, czyli faktycznie trzeba iść w stronę światła, a tu weszłam tylko po bateryjkę. Dobra, trzeba oszczędzać. Śmietniku, gdzie jesteś? A tak śpiewał blisko mnie. Patrz, jaką salę wróć. Bo bym sobie urządził salę. Ale muza. Zaraz mi zajdzie od tyłu. Boję się. Kucam. Ej, przyjdzie tu zaraz jebany. Ale chuj, podejdę, bo tak. Kurwa! Zamykaj te drzwi, kurwa! O Boże święty, Boże, kurwa, gdzie mam spierdolić? Ja nie mam gdzie... Haj to, kurwo! Haj to, kurwa, pchaj to. Ja pierdolę, ale nie idzie, jebany. Nie idzie. A to był on, kurwa, czy to był jakiś fener inny? Pokaż no się. Nie, widziałam ten cień. Ja chciałam się przyjrzeć. Nie, gdzie ty idziesz, kurwa? Nie ma tam. Nie ma takiego chodzenia, synek. Chciałam się przyjrzeć tej pani młodej jego. A dobra. Znaczy jego ogólnie... Wykurwiaj! Jesteś, kurwo. O kurwa! O kurwa. Tak, ja tam miałam iść. Czekajcie. Kurwa, nowa Wenusia! Ech! No nie, do chuja pana, ty kurwo jebany. A dlaczego on mnie kocha? Dlaczego on mnie zabija, kurwa? Dlaczego? Jak się kość kocha, to się nie robi takich rzeczy. Śmieciu. Co ja mam wykonać? Czy ja mam po prostu zapierdalać przed siebie cały czas? No sapiecie mi, że nagrywam coś, co powinno mi zająć 3 odcinki. Powinnam nagrywać przez 4, ale jak ja mam, kurwa? Sami widzicie, że ten śmietnik mnie coraz prześladuje, no. A to jest klucz! Ej, on ma klucz. Daj mi klucz. Pierdol się tam. Nie, on nie idzie za mną, prawda? Nie, on nie idzie za mną.
Tu jakaś podpucha. Znajdź klucz, aby dostać się na oddział męski. Znalazłam klucz. I co teraz? Czekajcie, ściszę trochę. Ta muzyka mnie wkurwia, naprawdę. Dobra. Czyli cofam się. Bo innego wyjścia nie mam chyba, kurwa. Albo czekajcie, w razie W to odsunę. To odsunę to. Zobaczymy, bo niby, dobra, wejdę i ten szmaciarz się pojawi tu. Więc spierdolę tamtędy. O. Takie place. Czy to otworzyć, czy zostawić zamknięte, jak myślisz? Myślę, żeby to otworzyć. I dawać na prosto. Ej, kurwo, gdzie ty jesteś? Tu czy tam? Jest, kurew. Aha. Sam jesteś pojebaną suką, zerze. O kurwa, jest tu! Nie no, znowu nie żyje, kurwa, znowu nie żyje! Zapierdalaj, olał mnie. On nie umie iść tędy, kurwa. Jakoś to trzeba sprytnie wykorzystać. Ja bym to zasunęła jakąś szafą. Ej, kurwa, wiem! Czekajcie. Gdzie te... Ho, ho. Ja... Poszedł mnie stąd! Czekajcie, ja mam chyba... Ja mam pomysł. Nie pamiętam, gdzie był dokładnie ten oddział męski, ale to muszę... i tędy w sumie dojdę. Jak to wykonać? Czekajcie, muszę rozkminić. I zapalić, chyba. Dobra. Teraz tak, muszę się cofnąć. Tam, gdzie przyszłam. Jakoś wymijając tego śmietnika, ale... Zapauzowałam i teraz nie wiem, czy on jest tam, czy on jest tu? A, chyba u tu. Więc idę. Area clear. Jest jebany. A tu jest ślepa uliczka, no nie! Kurwa. Czekajcie, światło zgaszę. Nie widzi mnie. Na rakie! Kurwo jebana! Zamykaj te drzwi. Dobra. I nie tu. Parkour, parkour, parkour. Boże, czy ja dobrze idę? Dobrze. Dobrze idę? Kurwa, nie wiem już. Jest algo w chuja zrobiłam chyba. Hyc! Boże święty, miałam wrażenie przez chwilę, że nie doskoczy tutaj. Jak ta kurwa się tam dostała w ogóle? Jebany. Dobra, jest kuchnia. Niech się zapisze gra w końcu. Parkour. A, nie da się. Tu się da. Chycaj. Boże, czuję się uratowana. Chyba. Teraz gdzie te drzwi były? Tutaj gdzieś. Tutaj? Jezu, jest. Jest. Co, jakie zdradzanie, kurwa, z trupa mam cię zdradzać? Nie zrobimy tego. I tak, kurwa, się... Nie. Miodowy miesiąc, kurwa, ja podziękuję za taki miodowy miesiąc. Ja rozumiem jakiś fetysz, kurwa, duszenia albo przesady. Ej, no nie mamy... Nie mogę umrzeć, kurwa!
Jest, na szczęście takie grube, że się linia zerwała. Robię, co mi każą na tym. Udało się? Ej, zrobiłam go w chuja chyba po raz kolejny. Coś go za nogę do góry wzięło. Puszczaj mnie, śmieciu! Dziękuję. Zdech? Tak mi przykro. Na co on się kurwa nadziała? Na jakiegoś wielkiego, długiego penisa? Czy co tak to wygląda? Zapisywanie. Zdech? Nie będzie z nas pary. Chuju. Dobra. Jakie mamy teraz zadania? Znaleźć klucz, aby oddział męski. No znalazłam ten klucz. Aha. Boże, czyli tego szmaty mam z głowy, ale nie pamiętam, czy ten Conchita żyje? Ale nie pamiętam. Do cholery. Grubego nie ma. Dobrze ci tak. Kurwiarzu. Hyc. No, hyc. Dobra. A, no tak, bo on mnie zabrał od tego. Tych drzwi. Jebaka. Czy teraz spokojnie można spieprzyć? Chyba? Teraz nie mam się kogo bać. Wszyscy zdechli. Jest to przejście. Tu jest przejście. Kurde, szkoda mi tej baterii, bo w sumie nie wiem, ile jeszcze gry zostało. O. Tu jest znowu przejście? A pisaliście mi, że zostało mi gry na jeden odcinek, a inni, że znając mnie, to będą jeszcze dwa minimum, więc w sumie nie wiem, czy mam zaraz zakończyć, czy mam hasać dalej. No dobra, pohasamy sobie dalej. Jeszcze. Bo nie chcę tak, żeby końcówka odcinka, znaczy tfu, ostatni, żeby był pięciominutowy. Więc postaram się skończyć na tym. Jest 5 minut teraz. Dobra. Pusto. Szczególnie pusto, no. Kogo mam się kurwa bać? Nie ma tu nikogo. Jezu, tak strasznie blokuje, kurwa, nie mógłby to odstawić, nie. Nie wyszłabyś przez coś takiego, nie? Wyszłam. No jak kurwa, stoi tu jakieś pręciane, nie wiem co. Chciałam. O, hajcuje się. Zapisywanie? Straszna muza. Patrzę przez okno. Kościół się. Jebana antychryst. Kameruje. O, dobrze skamerowałam. Notatka. Płonący kościół. Płonąca kaplica gdzieś w oddali. Nawet nie wiedziałem, że mamy kaplicę. Gdzie jest Bóg, gdy go najbardziej potrzebujesz? Prawda jest taka, że każdy się modli, jak tego potrzebuje. Tak to ma w dupie. Ja. Zasnął obraz. Chujowy obraz. To taki obraz w szpitalu psychiatrycznym wiesza. Ale to jest chyba tak twierdza. No ale nie wstawiać taki obraz do psychopatów. Też kolejny. Chyba to ten kurew, ten pan młody powieszał. Kurde, nie chcę marnować baterii, no. Są wariaty. Co to się kurwa? Tylko zdążyłam przeczytać, że więcej kutasów i jaj nie widzieli niż w całym życiu chyba. I chyba jakaś notatka znowu. Służyć i chronić. Korporacyjne gliny, najemnicy, prywatni kontraktorzy, czy jak ich tam teraz nazywają, są tak samo bezużyteczni jak reszta z nas. Muszę się stąd wydostać. Uciec stąd. Nie wyzostanie stąd i tak. Pewnie mnie też zakurwią. Ale ja jestem goły? Z gołym fiutem? Nie, chyba. Znaczy, chciał mi go wyciąć, ale chwilę po tym jak spadł ze stołu, to był jednak ubrany, więc chyba nie jestem z gołym fiutem. Jebany chirurg. A tu jest zamknięte? Pokaż chiruju. O, to jest ten szmaciarz, to jest ten od katowania ludzi z nożycami. A co on... Ej, co on tu kurwa robi, skoro on był przycięty przez windę? Przyszła kreska. Ktoś przeniósł zwłoki. Jak ktoś przeniósł zwłoki? Nie może być. Strzelają!
Zabić wszystko, co się rusza? Czyli nie mogę się ruszać, kurwa. Tu nie ma jakiejś blokada. Ej, zakurwią mnie zaraz. Jak strzelają. Ale jest bateria, czyli jeszcze będą miejsca, gdzie będą musiała patrzeć. O, tu też coś jest. Dokumenty. Hope i nowa nadzieja. Boże, serio. Jak już mówiłam, chcecie, róbcie pauzę i czytajcie. A mi się nie chce. To jest pierdolenie. I tak umrę, i tak. Tak jak w poprzedniej części. Znaczy to część 1, a to jest dodatek, więc... Czekajcie, gdzie teraz? Boże, znowu będzie jakiś zjebany... Oh, koniec. Jest on luje. Światło. Spróbuję to otworzyć. Takiego chuja. Widziałam. Blokada. Tu kończy mi się bateria. Boże, ktoś mówi. Ale oni już nie żyją, chyba, z tego co słyszałam. I tam teruje świecą zaraz z latarkami. Chodźcie, muszę bateryjkę się zmienić. Tam na prawo coś jest jasnego. Tu też, więc najpierw pójdziemy sobie tutaj. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Boże, gdzie mam iść teraz? Hyc. Nie mogę tu wchycać. Niedobrze. To jest ten kurew, co mi wciął palce. Proszę go przewidzieć. Boże, dlaczego ja w ogóle naklikuję, jak widzę, że nie ma otwórz drzwi? Czyli znaczy, że jest zamknięte. Tu też jest zamknięte. Czyli jedyna opcja to jest iść tutaj. Znowu zaczął sapać. Nie ma drzwi? Nie ma. Boże, iść tu czy iść tam? Ciekawość nakazuje mi patrzeć tu. Zamknięte. Dobra, czyli jak nie ma wyjścia? Okna są zamknięte. Ta i tak by... Chyba nie fajnie było wypaść z takiej wysokości. Czemu ja tą kamerę zawsze schowam? Z lagiem było. Raczej jest prosta droga. Dzień się robi? Chyba. Chyba nie ma co już przyciągać. Martwe zwłoki. Tak już mówiłam, zwłoki nie mogą być niemartwe, więc... Czekaj, zaraz, nie ma... Nie ma grubego. Nie ma pana młodego. Nie ma tego gościa, co chodził z nożycami, czyli kogo mi się bać teraz? Conchita? A co z nim właśnie? Ja nie pamiętam, co z nim. A to miejsce poznaję chyba. Tu wariaty oglądały TV. Tak było. I co, nie ma przejścia dalej? Nie ma przejścia? Patrzę na telewizor. Dupa. Są drzwi. Pusto. Czuję, że koniec tej gry będzie strasznie chory. Nie wiem dlaczego, takie mam dziwne przeczucie. Są... O, otwarte. Co ty robisz, Louie? Otwórz te drzwi. Dokumenty. Coś ciekawego? Trzej śpiący niewidomi. Poziom protokołu bezpieczeństwa. Potrójny czarny. Chemiczne środki uspokajające, fizyczne unieruchomienie oraz oddzielenie. Coś tam, coś tam. Bo tak pobieżnie sobie wypatrzyłam. Chcecie to sobie poczytacie?
co to jest? Dalej pusto. Tutaj. Czego miałam wrażenie, że zobaczę zwłok? Teraz nie ma zwłoków. Tu też nic nie będzie. Uważaj, jakaś baterijka. Patrząc od oczy z ciemności, Boże. Zaraz na jakimś odcinku tak głupio powiedziałam. Mam złe wspomnienie z łazienkami. Ja muszę do kibli. Nie, pójdę, oczywiście, że pójdę, ale co nie zmienia faktu, że mam złe wspomnienia. I tu będą zwłoki. Nie ma. Jestem duchem, bo nie ma odbicia. Też mnie to wkurzyła w tej grze, niby taka realistyczna. Albo jak woda może płynąć w umywalce? Co ty robisz, Luju? Na kosz siadasz? Tu jeszcze coś było? Otwórz. Otwórz to, kurwa. Nie da się. O, dało się. A nie, to te drzwi. Może tu, czy w lewo? No, pójdziemy w lewo. Zamknięte. I zamknięte. Dobra, wracamy do punktu wyjściowego, tak jakby. Ktoś hasał? Muzyka mi wkurwia. Ta muzyka potrafi wkurwić. Wszędzie jest zamknięte. Co, mam tam i wyjść, kurwa? Nie, o nie. Zamknięte. A tu jest wielka barykada, no czyli kurwa muszę iść tam. Pusto. W sumie wróciliśmy do początku gry. No pozamykane jest, czyli... Kurwa, czyli muszę iść na dół. Do cholery. Boję się. Trochę. Nikogo nie ma. Mr. Park! How the fuck are you still alive? Kto to mówi? Make a deal? You help me? I'll help you. God, help me up. Please? Kurwa wyjście. O ty śmieciu, ale mi w chuja! Zrobił Tyrion. Ale mi zawziął jebany. Właśnie mogę pierwszy duch zajebał wtedy. Jakim cudem on żyje? A mnie nie rozkurwi. Wow. Ej, mogę mi podchodzić i słuchać dalej, co gada. No, ciekawe, co chciał powiedzieć jeszcze. Nie mam kontroli nad myszą w ogóle. Noga mi zdrwiała. Co i koniec gry? Nie, czujesz, to nie jest koniec. On na pewno stąd żywy nie wyjdzie. Na pewno. Teraz zastrzelał mnie, kurwa, czuję to. Wyjdź. Kampie. Powinnam iść z kamerą, czy bez? Idę z kamerą. Wariat by na pewno nie kamerował. Dobra. No z kamerą mi siedzi chujowo. I dziwnie jest pusto. Boże, i w końcu dzień nie jest zjebana ciemność. Gdzie mam hasać? Kurwa, nigdy więcej. No gdzie mam hasać? No idź! Serio?
Boże, nie wierzę, po prostu nie wierzę. Już mamy XXI wiek, no powinni kurwa przychodzić przez takie szczeliny. W grach. Zaraz mi ktoś zakurwi. Tak będzie. Nie wiem, nie oglądałam u innych, co będzie na końcu, ale... Takie mam wrażenie. To mój? Teraz mnie zabiją. Nie ma nikogo. Ło. Zabierz do tyłu, zobacz. Nie mogę. Zabierz do tyłu. Nie mogę. No co za ciekawe. O kurwa, co to je? To jakiś duch dziki. Zajebie mnie. Zajebie mnie. Błagam, nie koniec, kurwa. Błagam, nie. Koniec chyba. You press that button. There's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. We got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoiacs with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? Co, wyślę czy nie wyślę? Nie wyślę. Może ja nie chcę wysłać. Zrobił to. Blokowano osiągnięcie WoW. No i koniec, i kurwa będzie kolejna część na bank, bo jest tak niewyjaśnione wszystko. Na końcu będzie pisało. Nie wiem, to zajęło 35 minut chyba. Nie chuj. Outlast przeszłam, nie wiem o co chodzi. Przeszłam dodatek, też nadal nie wiem o co chodzi. Wiem, że nakablował tyle. Zapewne niedługo... Czekajcie, ściszę. Niedługo pewnie wyjdzie nowy dodatek, bądź też druga część, więc widzimy się w przyszłej serii. Oczywiście nagram w dniu premiery, więc na razie cześć. Bez pompy. Razem, bo nie wiem, osu, come on. Cześć. Ej, kurwa, chujowy ten koniec jest. Ciekawe, co by było, jakby cię ta ciemna złapała. Nie, będzie ciąg dalszy, ewidentnie z tego wynika. No taki trochę niezrozumiałe, prawda? No ale jedynkę oglądałeś całą, nie? Też było niezrozumiałe. No tak, wszystkie oglądałam w trakcie. Czekaj. Wszystko było kurwa niezrozumiałe. Muszę odkurzyć. To właśnie, o to chodzi w tym odlasie, żeby to było niezrozumiałe. A czy to się kurwa kiedyś wyjaśni, kiedykolwiek? Może twórcy gry sami nie wiedzą kurwa o co ma dokładnie chodzić i dlatego tak nie potrafią tego zakończyć. Mi się wydaje, że to jest po to, żeby po prostu gracz miał niedosyt i kolejne części. A to nie jest droga gra. To nie jest droga gra. Czekaj, ile mi to zajęło? 20 plus 14... A ty powycinasz chyba, nie? Z pół godziny będzie chyba. To pierwszy? Co? No to jest jeszcze próba. To już zaczęłam chyba. No tu gadaj, że od początku mam zacząć, nie? Ale do której u was można zabawiać pizzę? Już może chyba nie? No już chyba nie. Też bym się ojebała. No pizza. Można z Warszawy, ale trzeba od 100 zł, żeby dowieźli. Wiesz, czekaj. A nie, jest otwarte! Do pierwszej! Jaką chcesz? A ty? Jaką z kurczakiem zobaczę? Jakąkolwiek, jakaś kurwa, nie wiem, kurczak, chuj wie. Zechlam każdą, naprawdę. To dzwoń. Ale dużą. No, duża w chuj. No masz tu telefon. Nie znam adresu swojego domowego. A, to dawaj.
Tak do pierwszej w nocy, no. A to z domowego w sumie mogłam zadzwonić. No to pokaż, jakie w ogóle mają menu. Jezu, ale oni w chuj mają tego. Ej, tu jest jakaś pizza kebab. Może być dobra. Kurczak, cebula, sos, gyros. Mięso, cebula, pomidor, pikantny sos pierdolego. Nie, gyros. Nie jest pikantny. Dobra. Kurwa, oni wszystkie mają dobre pizze. Ale jakoś nie, żeby była ostra. Jak jest ostra, to masz papryczkę. Nie przy nazwie. Możemy zamówić ten kebab. Albo... Bisiada smaków. Ciasto, fineta, czyli takie cienkie, jest śmietanowy, ser, gouda, wędzona, pomidor, szynka. Ona powinna być dobra. Można dwie połówki inne wziąć w razie w... Wyszukane. Kurwa. A tropikalne ekskluzywne. A nie ananas. Gdzie to jest? Tutaj. A ja wam mogę, ja ze wszystkim zjem, serio. Ale z ananasem takie połączenie? Chciałabym. Dla mnie to nie... Ja nawet lubię. Niektórzy nienawidzą, ale ja to lubię. To barbecue jest, kurwa, wyborna jebana. Więc bierzemy? Nie wiem. Bekon, kurczak, cebula, sos. Ona jest zajebista, serio. I weźmiemy podwójny ser jeszcze. To co, tą? Czy, o, czy pół takiej, a pół takiej? Może być, tak. Czy cała barbecue? To wezmę pół tej, pół tej. Chcę, żebym wzięła całą tą barbecue. Co? 52? Drogo. Max. Dla czterech osób. Nie, to będzie dużo, bo was to będzie za ten. To co, cała barbecue, czy barbecue no pół i pół, to, ten kurczok? Zjemy sobie dwa kawałki tylko. Może opierdolę trzy. Zobaczymy, jakie będą. Czasami możemy dużo. A duża 50, a max 53. Co to jest American Pan plus złotówka? Ja mam 5 tych tylko. Dzisiaj jestem biedna. Możemy tą barbecue wziąć. Max dużą. 8. Ale nie wiem, czy ci będzie smakowała, ja ją przynajmniej... Ja ją bardzo lubię, w chuj ją lubię. I podwójny ser weźmie. O Boże, ale... No jest sobota, jeszcze do pierwszej. Boże, ile można zamówić w ogóle jeszcze, zobaczymy. Na spanie. Kurwa, odbierzcie, bo jestem głodna w chuj. Już się napaliłam na tą pizzę, jak nie będę mogła jej zjeść, to będę taka smutna. Za pomody na ciebie. Ale nie odbierają śmietniki. Tutaj dzwonię na... inny. Jezu. Nie, rozłącz. Ale Jezu, rozłącz, co ja robię? To ja, jak to mam zrobić? Jeszcze raz musisz. Telefon. 502. 456. 631. Ubierajcie z zera, bo jestem głodna i chodzę też. Nie odbierają, ludzie. Już coś robię. Co mnie to obchodzi? Jestem głodna. Dobra. Kolejny jest... 2, 2, 7, 2... 8, 8, 8. 9, 2, 1. 2, 1. Taki easy? No.